Cześć! Fajnie, że sezon wjechał na pełnej, bo naprawdę sporo ciekawej piłki można było doświadczyć w ubiegły weekend i na tym się dzisiaj skupimy. Kolejny raz sporo frajdy z oglądania jej futbolu dała mi Borussia Dortmund. Ekipa z Signal Iduna Park po słabszej pierwszej połowie odrobiła straty i ostatecznie pokonała na wyjeździe Kolonię 3-1. Ten mecz przede wszystkim wlał w moje serce sporo optymizmu, że ten sezon skończy się mistrzostwem dla nie Bayernu. Brandt i Hakimi weszli z ławki i udowodnili, że Favre ma w kim wybierać, że Favre ma szerszą niż w ubiegłym sezonie kadrę. Brandt wykreował bardzo wiele, przede wszystkim dobrego. Hakimi strzelił gola i Hakimi sprawił, że mam już w zasadzie pewność co do jednej rzeczy. Pewność, że Marokańczyk albo wykopie z Realu Madryt Odriozole, jeżeli ten naprawdę dobrze się nie ogarnie, bo to co zagrał z Celtą to był jakiś skandal, albo że dana sobie Realowi naprawdę porządnie zarobić. Kolejny świetny występ, no oczywiście na lewej stronie, która nie jest jego naturalną, ale to chyba tym lepiej właśnie, bo chłopak pokazuje, że jest uniwersalny i jest piłkarzem pracującym i żadna pozycja nie jest mu straszna. Spotkania Norwich z Chelsea może i nie oglądałem, ale nie powstrzyma mnie od tego, żeby wspomnieć o tym, że życzę pewnemu sympatycznemu Finowi jak najdłuższego utrzymania formy strzeleckiej. Bo chyba wszyscy zgodzimy się, że żarty o tym, że Timu zaczął strzelać póki na to czas, to jest najlepsza rzecz, jaka przytrafiła się internetowi kiedykolwiek. Oczywiście każdemu, kto twierdzi inaczej, współczuję smutnego życia. Przy okazji tej konfrontacji myślę, że warto wspomnieć też o tym, że jak do tej pory w Premier League dla Chelsea bramki strzelali tylko i wyłącznie Mason Mount i Tammy Abraham. To fajnie, że ci dwaj młodzi zawodnicy, którzy są w gruncie rzeczy symbolami projektu Franka Lamparda, poza Lampardem samym w sobie oczywiście, przyjemnie widzieć, że dają sobie radę na poziomie Premier League. Może nie są to piłkarze, którzy sprawialiby, że Chelsea jest jakimś poważnym kandydatem do mistrzostwa, tym niemniej jest to zalążek czegoś fajnego. Chelsea gra przyjemną dla oka piłkę i trzymam za nich kciuki w następnych spotkaniach. Hype wokół Manchesteru United po efektownej inauguracji sezonu z Chelsea no już się chyba całkowicie skończył. Czerwone Diabły przerżnęły u siebie 2-1 z Crystal Palace. Wszyscy znowu z czystym sumieniem mogą się nabijać z Lingarda i spółki. Cóż za ulga. Napisana została historia. Po raz pierwszy w erze Premier League Manchester United został pokonany przez sympatyczne orły. Czy poza tym działo się coś godnego uwagi w tym spotkaniu? Tak. Daniel James na przykład strzelił naprawdę klawego gola. To był jeden z fajniejszych strzałów tego weekendu i nawet pomijając to trafienie, no Walijczyk ma w sobie coś, co przykuwa uwagę i sprawia, że Ryjec się cieszy na widok jego gry. Tym niemniej mógłby oduczyć się Symulek, bo z Crystal Palace wprawdzie niczego takiego nie zaobserwowałem. Przyznaję się, że oglądałem mecz jednym okiem, ale jednak. W każdym razie zebrał już żniwo swoich wcześniejszych dokonań, bo zarobił żółtko za Symulkę, której nie było. Sędzia po prostu stwierdził, że hej, ten chłopak na pewno robi sobie ze mnie jaja. Pasowałoby to troszeczkę ukrócić. Cóż, mam nadzieję, że młodzi piłkarze coraz mocniej będą zwracać uwagę na to, że sędziowie się coraz mniej patyczkują z tego typu zachowaniami, zwłaszcza w polu karnym, zwłaszcza w epoce VAR-u. Także trzymam kciuki, że będzie to mocno wpajane, tak, że piłkarze, którzy dopiero definiują to, w jaki sposób będą wyglądali na boiskach, no, że będzie tępione po prostu symulanctwo, bo ono przestaje się coraz bardziej opłacać. To pięknie. Nie możemy też oczywiście przemilczeć tego, że David De Gea zawalił gola, który doprowadził do tego, że Crystal Palace wygrało to spotkanie. Wygrało po strzale w krótki róg.
Trudno mi powiedzieć, czy może nie wyolbrzymię nieco sprawy, bo Hiszpana oglądam od dłuższego czasu głównie w powtórkach, nic więcej. No cóż, Manchester United nie dał mi powodów, żebym chciał sam z siebie włączać ich spotkania i to już parę lat się toczy. No w każdym razie nie mogę oprzeć się wrażeniu, że strzały w krótki róg to jest jakiś kryptonit De Gea. To jest coś, z czym słabo sobie radzi, to jest coś, co często uznaje, że lepiej wybronić nogą, kiedy wcale najlepszym rozwiązaniem to nie jest. Chyba w ogóle już naprawdę od dłuższego czasu, mniej więcej od Euro 2016, funkcjonuje w mojej głowie jako bramkarz, może i nadal światowego topu, ale z chyba najwyższym procentem baboli, po prostu szmat, które nie przystoją golkiperowi o takiej pensji. Zdecydowanie poniżej swoich możliwości, no i zastanawiam się, na ile to jest permanentne skiepszczenie, no bo nie pamiętam, nie wiem, 6 miesięcy, że De Gea cały czas zachwyca i nie popełnia jakiejś dużej liczby błędów. Może ktoś mnie w komentarzach poprawi, ale nie sądzę, żeby De Gea wrócił na ten do miejsca, w którym ktoś zdrowy na umyśle mógłby twierdzić: hej, to jest w tym momencie najlepszy bramkarz na świecie. Jednym ze szlagierów tego weekendu miała być konfrontacja Liverpoolu z Arsenalem. Obejrzałem wprawdzie tylko pierwszych niecałych nawet 30 minut tego meczu, Real Madrid wzywał, tym niemniej byłem w stanie zaobserwować kilka rzeczy. Przede wszystkim to, co wiedziałem już przed meczem. To, że The Reds to dużo lepszy od Arsenalu zespół. To oczywiste, ale myślę, że warto o tym pamiętać w kontekście komentarzy niektórych kibiców Arsenalu, którzy twierdzą, że ich drużyna powinna prowadzić po pierwszej połowie. I faktycznie Arsenal miał dwie, myślę, że można powiedzieć, że znakomite okazje do tego, żeby strzelić gola. Tym niemniej to Liverpool zdecydowanie na boisku dominował. Dominował wyraźnie. Mimo to przyjemnie było zobaczyć, że Pepe to naprawdę solidne wzmocnienie na tu i teraz. I to na tle będącego w dobrej formie triumfatora Ligi Mistrzów. Będzie miał Emery z niego sporo frajdy i jestem przekonany, że kibice Arsenalu ze swojej drużyny również. Bo nawet jeżeli, jak już wspomniałem, grę prowadzili piłkarze Kloppa, to nie dostrzegłem tak charakterystycznego dla Arsenalu, zwłaszcza na wyjazdach z mocnymi rywalami, syndromu pełnych fekaliów majtek. Paniki, przerażającego strachu przez większość czasu po prostu nie widziałem. Odnotowałem za to Ceballosa, który prawie sprezentował gospodarzom bramkę po tym, jak obsłużył naprawdę imponującym podaniem Sadio Mane. Hiszpanowi nie brakuje pewności siebie, to jest ostatnia rzecz, której jemu moim zdaniem brakuje. Tym niemniej w najbliższych tygodniach, może miesiącach, zupełnie nie zdziwią mnie wyzwiska po prostu pod adresem Ceballosa w internecie. No to jest taki piłkarz, którego raz się kocha, raz się go nienawidzi. Wyczekuję, żeby chociaż te inwektywy były pomysłowe. Zamykając temat tego spotkania, będę musiał się też trochę bardziej przyjrzeć temu Willockowi. Całkiem fajny piłkarz. W obliczu przełożonego ze względu na konfrontację z APOEL-em w eliminacjach do Ligi Mistrzów meczu Ajaxu, najważniejszym dla mnie spotkaniem była konfrontacja Realu Madryt z Realem Valladolid. Bardzo trudno jednoznacznie oceniać to spotkanie. Bo były pozytywy. Varane przestał być czynnikiem regularnie podwyższającym ryzyko zawału. Blancos potrafili zdominować rywala przez w zasadzie całe spotkanie. James pokazał, że miejsce w Madrycie, i to nie w Atletico, jak najbardziej dla niego jest. Bale'a znowu myślę, że całościowo należy ocenić pozytywnie. Fizycznie drużyna wyglądała naprawdę dobrze. Wszelkie obawy związane z postawą kondycyjną Blancos, które wyniknęły z okresu przygotowawczego, no nie, okazuje się, że w Madrycie wiedzą, co robią. Sergio Ramos jest w niesamowitej wręcz formie. Formie, która pozwoliła mu w naprawdę spektakularny sposób przerwać dwie akcje gości, które prawdopodobnie skończyłyby się bramkami.
pomogło mu tam trochę szczęście, ale bez poświęcenia, umiejętności czytania gry, skilla ogólnie pojętego, no tego by nie było. Także Sergio, wow. W moim odczuciu to był chyba najlepszy piłkarz Realu w tym meczu. Właśnie w związku z tym, ile kluczowych zagrań zaliczył. Courtois był bardzo pewny w wyłapywaniu dośrodkowań. Jeżeli chodzi o prostopadłe piłki, ciut za długie dla napastników, to też dobrze do nich wychodził. Kroos w zasadzie przez cały mecz chciał kontrolować tempo wydarzeń na boisku. I robił to skutecznie. Casemiro kolejny raz zagrał na wysokim poziomie. No, przez zdecydowaną większość spotkania miałem wrażenie, że ta drużyna, którą oglądam, to jak najbardziej jest Real Madryt i byłem spokojny o wynik. Byłem spokojny o wygraną. Tyle tylko, że nic takiego nie miało miejsca. I im dłużej myślę o tym meczu, tym mniej mnie to dziwi tak naprawdę, bo pomimo tego, że wspominałem o dobrej grze podopiecznych Łysego, no to jednak konkretnych sytuacji, okazji nie było jakoś przesadnie dużo dla Realu w tym spotkaniu. Wspomnianemu Bale'owi pary starczyło w zasadzie tylko na pierwszą połowę i może 10 minut po tym, jak przeniósł się na lewe skrzydło. Isco, tradycyjnie już chyba niestety, był w trybie sztuka dla sztuki. Przerażająca liczba strat. Gola wprawdzie udało się zdobyć i tutaj trzeba swoją drogą wspomnieć, że naprawdę dla Benzemy, bo trafienie dużej urody, ale nastąpiło rozluźnienie i 88 minuta i Sergi Guardiola sprawia, że Real tego spotkania nie wygrywa. I to jest taki gol, przy okazji którego widzę dyskusję pod tytułem: hej, nie można się czepiać tego kolesia, bo to ten zawiódł najbardziej. A tymczasem no ten gol to jest suma tego, że Kroos zagrał skandalicznie, tego, że Varan uznał, że pójdzie spać, tego, że Carvajal, no nie wiem, musiał chyba gdzieś kichnąć parę minut wcześniej i przez nos musiał mu mózg wylecieć, bo to, co zrobił, to jest absolutnie niewytłumaczalne. No i Courtois powinien szybciej się zabrać do tego, żeby być przy tej piłce. Nie zrobił tego, no i skończyło się na 1-1, które jest dużym zawodem. Bardzo dużym zawodem. Ten remis jest z perspektywy kibica Realu Madryt bardzo frustrujący. Tym niemniej, no, są jakieś tam pozytywy do wyciągnięcia z tego meczu i no, nikt mnie z optymizmu, nawet jeżeli umiarkowanego, nie okradł. Bardzo polecam obejrzeć powtórkę albo chociaż skrót meczu Celty z Walencją. To, co przy golu dającym prowadzenie gospodarzom zrobili Iago Aspas, Denis Suarez i Gabriel Fernandez, to jest małe dzieło sztuki. Wspomniany Denis zresztą już w drugim kolejnym spotkaniu prezentuje się naprawdę imponująco. No i trudno mi uciec od wrażenia, że koszulki Barcelony czy Arsenalu są dla niego po prostu zbyt ciężkie. Sympatyczny, błękitny trykot drużyny z hiszpańskiej Galicji Hiszpanowi po prostu nie ciąży. Pokusiłbym się nawet o stwierdzenie, że jeżeli Suarez utrzyma swoją dyspozycję, to odważnym, ale nie szalonym będzie rozpatrywanie go w kontekście reprezentacji Hiszpanii. Ciekawostka! W weekend działy się nie tylko mecze. Timo Werner na przykład przedłużył swój kontrakt w Lipsku do 2023 roku. To piękne wieści, bo nawet jeżeli nie jestem jakimś wielkim fanem talentu Niemca, to jest to bezsprzecznie bardzo ważny dla RB zawodnik. Nowa umowa daje nadzieję na to, że Timo będzie mógł się skupić tylko i wyłącznie na graniu w piłkę, a klub będzie mógł cokolwiek na nim zarobić na koniec rozgrywek. Bo jak pewnie wiecie, poprzednia umowa obowiązywała do lata 2020 roku, ergo mógłby opuścić klub za darmo. Wspomina się, że nowa umowa Wernera zawiera w sobie klauzulę wykupu w wysokości 30 milionów euro. To oczywiście, patrząc na obecną rzeczywistość, śmieszne pieniądze. Z drugiej strony w Lipsku nie pracują idioci. No, zakładam, że bez takiej klauzuli Werner nowego kontraktu by po prostu nie podpisał. Niezbyt to korzystny dla byczej ekipy scenariusz,
ale ostatecznie wydaje mi się, że 30 baniek jest kwotą, którą dobrze działający dział scoutingu ekipy z Lipska będzie w stanie zainwestować w piłkarzy, którzy sprawią, że kibice RB będą mieli powody do uśmiechu. Także no, dobry ruch, nawet jeżeli dla niektórych nieco zaskakujący z tą kwotą odstępnego. Najwyraźniej inaczej się nie dało. Donny van de Beek doznał lekkiej kontuzji, no i jest niedostępny na środowy mecz z APOEL-em w ramach czwartej rundy eliminacji do Ligi Mistrzów. W kontekście dalekiej od optimum formy ekipy z Amsterdamu i dodając do tego jeszcze czerwień, jaką wyłapał Mazraoui w meczu na Cyprze, to są bardzo złe wieści. Wierzę jednak, że nawet pomimo tych niesprzyjających okoliczności, ekipa Erika ten Haga będzie w stanie odprawić Cypryjczyków z kwitkiem. Wspomniany uraz rodzi jednak w naturalny sposób pytania, podejrzenia, czy to aby nie jest jakaś zasłona dymna przed dopinaniem transferu Maradonego do Realu Madryt. No cóż, w tym momencie naprawdę niewiele wskazuje na to, żeby Donny miał spędzić ten sezon poza Amsterdamem. W hiszpańskiej prasie pojawiają się jednak doniesienia, że Donny jest już klepnięty na następny sezon. Cóż, na waszym miejscu podchodziłbym do tych rewelacji z dużym dystansem. Wątpię, żeby Donny na coś takiego poszedł. Wątpię, żeby Real Madryt na coś takiego poszedł. Może jakieś tam przedwstępne porozumienie jest, ale nic definitywnego moim zdaniem. No, z wielu względów jest to coś, co raz, że rągałoby to w pewien sposób godności, wydaje mi się, van de Beeka, który zna swoją wartość, wie, że jest łakomym kąskiem. Real też, nie wiem, może będzie się zasadzał na Pogbę następnego lata znowu. Także jest tutaj tyle niewiadomych, tyle znaków zapytania, tyle jeżeli, może, gdyby, że jestem przekonany, że niczego definitywnego nie postanowiono. Spotkaniem, na które wiele osób najbardziej czekało, była potyczka Betisu z Barceloną na Camp Nou. Bo Betis kojarzy się z całkiem fajną piłką, bo Barcelona bez Dembele, Suareza, Messiego, bo Barcelona po porażce w pierwszym spotkaniu, bo Fekir w starciu z naprawdę mocnym rywalem. No, powodów do tego, żeby włączyć sobie to spotkanie, było naprawdę kilka. No i chyba mało kto czuje się zawiedziony tym, że wybrał sobie to widowisko do oglądania. Skończyło się na 5-2 i nie ma chyba ani jednego kuklesa, przynajmniej takiego zdrowego na umyśle, który mógłby narzekać na występ swoich ulubieńców. Zacznijmy oczywiście od Griezmana. Antoś strzelił gola kojarzącego się ze Suarezem. Antoś strzelił gola kojarzącego się z Messim. Antoś zaliczył też asystę. Nawet gdyby pominąć te imponujące statystyki, no to Francuz najzwyczajniej w świecie dźwignął ciężar oczekiwań. Był niekwestionowanym liderem ofensywy Barcelony. Wszędzie pełno go było. Spełnił oczekiwania, spełnił pokładane w nim nadzieje. Bezdyskusyjny piłkarz meczu. Każdy, kto twierdzi inaczej, albo tego spotkania nie oglądał, albo sili się na oryginalność. Nie, to Griezmann był zdecydowanie najlepszy. I co ciekawe, sporo osób ma problem z cieszynką po drugim golu, to konfetti, ale to chyba tam LeBronem było inspirowane. Naprawdę? Macie z tym jakikolwiek problem? No nie rozumiem tego, ale okej, wytłumaczcie mi w komentarzach, jeżeli wśród oglądających ten film są również jednostki zawiedzione, niezadowolone tym, jak się z gola cieszył Francuz. Mecze Barcelony oczywiście oglądam jednak przede wszystkim dla Frenkiego de Jonga. W tym temacie nic się nie zmienia, no i w niedzielę Frenkie został wystawiony na pozycji numer 8, powiedzmy. Nie podobało mi się to. No i nie zrozumcie mnie źle. Frenkie zagrał całkiem dobre spotkanie, był tam, gdzie być powinien. Tyle tylko, że takie ustawienie Holendra okradło mnie z tego, co lubię najbardziej. Z widoku Frenkiego biegającego sobie po tych 20-30 metrów z piłką, mającego miejsce na to,
żeby czarować swoim balansem, no i w ogóle sprawiać frajdę. No, grając wyżej nie może sobie na takie rzeczy pozwolić i tyle, no. Szkoda. Ostatecznie dla Barcelony takie ustawienie De Jonga okazało się być dobrym rozwiązaniem, dobrym pomysłem. No tyle tylko, że ja Katalonię FC oglądam z trochę innych pobudek. Mi nie zależy na wynikach osiąganych przez Blaugranę w żaden sposób. Zależy mi na tym, żeby czerpać frajdę z oglądania De Jonga. No, zabrano mi to niestety. No ale okej, myślę, że Holendra nie ma co się czepiać, założenia taktyczne spełnił, no, może nie wzorowo, ale bardzo, bardzo dobrze. Przyspieszał grę, był na tym lewym skrzydle, trochę dziwnie się go tam oglądało, ale po tej lewej stronie robił, co do niego należało. Frankiego wolę na szóstce, ale przy tak dysponowanym Busquetsie, no, będzie z tym problem zdecydowanie. Sergio zagrał na piwocie naprawdę świetny mecz. Oczywiście pierwsze, co będzie się wam rzucało w oczach przy powtórkach, przy skrótach i tak dalej, no to jest ta kryminalna wręcz strata, to fatalne podanie, które zakończyło się golem strzelonym przez Fekira, po którym Betis prowadził. No, była jeszcze jedna interakcja Busquetsa z Fekirem, gdzie Sergio, no nie wiem, chciał chyba zabić nowego piłkarza Betisu. Na szczęście mu się to nie udało. Ale poza tym, wow. Był naprawdę świetny i zwłaszcza po przerwie samodzielnie wręcz zjadł drugą linię. A odbiór i asysta, po których padł gol autorstwa Alby, no naprawdę wypadałoby się nisko ukłonić. Dowód na to, że Busquets, no, nie jest boiskowym debilem, jest wręcz myślicielem. Warto jeszcze wspomnieć o bardzo dobrym meczu Carlesa Pereza, który sprawia wrażenie, no, takiego myślącego Tejo. Myślę, że całkiem niezła kariera przed tym chłopakiem. Oczywiście to jest tylko jeden mecz, także gówno, a nie materiał do jakichś szerszych analiz. Tym niemniej mógł się podobać. Jestem przekonany, że sporo minut w tym sezonie jeszcze złapie, bo po prostu nie zawiódł. Był też Ansu Fati, który, o którym jest chyba najgłośniej, bo raptem tych nieco ponad 16 lat i już występ na Camp Nou, do tego dojrzałość, przebojowość, mądrość na boisku. Całkiem fajny skrzydłowy. No, ciekawe, czy będziemy go jeszcze więcej w tym sezonie w seniorach oglądali, ale no, mam nadzieję, że jego kariera nie zestar się tak jak w wypadku na przykład Bojana, który też bardzo wcześnie, nie aż tak wcześnie, ale jednak zaczynał w pierwszej drużynie. Do tego naprawdę efektowny, całkiem produktywny Rafinha jednocześnie będący żartem pod bramką rywala, bardzo solidny Lenglet. No, myślę, że jest naprawdę dużo rzeczy, na które nie mają prawa narzekać kuklesi, tak jak już wspomniałem. Był to po prostu dobry mecz w wykonaniu Barcelony. Mecz, który powinien pozostawić na bordowo-granatowych twarzach uśmiechy. Czy Barcelona się obudziła? Czy Barcelona się ogarnęła? Czy Valverde nauczył się wygrywania spotkań przy jednoczesnym graniu fajnej piłki? Wstrzymałbym się z tak odważnymi wnioskami. To tylko jeden mecz. Do tego z Betisem. Betisem, który nie jest słabą ekipą, ale w tyłach do rzezimieszków z Bilbao nie ma startu. Do tego goście z Andaluzji w zasadzie nie wyszli na drugą połowę. Zostali w szatni. Na pochwałę jednak zasługują dwa gole, które zapakowali gospodarzom. Gole przedniej urody. Za to szacuneczek. No w każdym razie, nawet jeżeli zalecam sceptycyzm, nawet jeżeli Valverde już tak kibiców Barcelony zdarzało mu się w ten sposób nabierać jakimiś pojedynczymi, naprawdę efektownymi występami, no ale powodów do zmartwień jest na pewno mniej niż jeszcze tydzień temu, to bez dwóch zdań. Zwracam też uwagę, że Ivan Rakitic, czyli symbol valverdismu dla wielu, nie zagrał jeszcze w tym sezonie w wyjściowym składzie Barcelony. I to wszystko, co dla was na dzisiaj przygotowałem. Zachęcam do zajrzenia do przypiętego pod tym filmem komentarza. Znajdziecie tam rzeczy ważne, znajdziecie tam rzeczy przyjemne dla oka, no i tak dalej.
Zachęcam też do zagoszczenia na moim profilu na Twitterze. Zdarza mi się tam na bieżąco komentować niektóre mecze. Zazwyczaj głupio i nieśmiesznie, ale hej, na tym w ogóle polega moja działalność w internecie, także zachęcam. Dzięki za uwagę. Cześć. Za patronowanie mojemu kanałowi dziękuję Mike'owi z Underground Picks.